Kolejna dramatyczna noc w Mińsku i w większości miast białoruskich. Noc terroru. OMON atakuje już nie tylko demonstrujących, ale całkiem niewinnych ludzi. Wyła robi łapanki na tych, którzy zwyczajnie spacerują, jeżdżą samochodem. Wszyscy są podejrzani wszyscy białorusini. Całe społeczeństwo. Tak to wygląda, gdy dyktator przegrywa wybory w sposób absolutny i usiłuje terroryzować, zastraszyć całe społeczeństwo, nad którym chce panować. Przed nami jest jednak problem, jak komentować te wydarzenia. Z jednej strony zobowiązani jesteśmy do solidarności z ludźmi, którzy są tak prześladowani. Powinniśmy odnotowywać, a są już ofiary śmiertelne, liczne pobicia. To wszystko powinno iść w świat i mówić o Łukaszence. I to jest to, co jest na bieżąco najważniejsze. Zarazem nie wiemy, co z tego wyniknie. I nie wiemy, co z tego wyniknie wewnątrz samej Białorusi. Najprawdopodobniej Łukaszenko ma ogromną przewagę, jeśli chodzi o środki przemocy. Być może uda mu się ten spontaniczny odruch białoruskiego społeczeństwa stłumić. To jednak nie na długo. Jak na jak długo? O tym trzeba dyskutować. Trzeba sięgnąć do troszkę głębszych pokładów. U białoruskiej rzeczywistości, żeby sobie zdawać sprawę, że tam toczy się proces narodotwórczy. Białoruś jest krajem, który w ten w proces tworzenia nowoczesnego narodu weszła w stosunkowo późno. Okres, tak długi okres dyktatury Łukaszenki jest paradoksalny. Ponieważ z jednej strony tłumił on to, co białoruskie, z drugiej strony był to czas, kiedy to, co białoruskie jednak mogło się kształtować ze świadomością tego, że to państwo, chociaż okropne rządzone przez Łukę, tak go nazywano Łuka, jednak y, to państwo istnieje i tworzy świadomość, świadomość y, y, białoruską. Ważne jest to, że na początku w mentalności białoruskiej stolicą tego kraju było właściwie Wilno, no bo to Wielkie Księstwo Litewskie. Dzisiaj na pewno, ponieważ na ulicach Mińska pojawiła się krew, Mińsk będzie stolicą tego narodu, który się właśnie tworzy, który zademonstrował własną podmiotowość. Przypomnijmy, to nie jest rzadki przypadek, czy Polski Szczecin nie stał się bardziej polski, a był przecież niemiecki dzięki wydarzeniom rewolucji robotniczej w roku 70. i 80. Krew tworzy tożsamość, jakby to tragicznie i okropnie nie brzmiało. Mińsk zostaje stolicą Białorusi dzięki temu, co się dzieje w sposób symboliczny i bardzo ważny. Mińsk. Przeciw dyktaturze. Mińsk za wolnością. No ale jest też komentarz międzynarodowy, i on jest zawsze trudny, ponieważ sytuacja Białorusi stwarza dylemat nie do przekroczenia dla społeczności międzynarodowej. Pomagać dyktatorowi, aby mógł być bardziej niezależny od Rosji, no ale właśnie pomagać dyktatorowi, czyli niech dyktatura w takim razie trwa dalej, bo nie wiemy co po niej. Tego dylematu rozstrzygnąć właściwie nie można, ale można na ten temat spekulować. Te spekulacje pojawiły się teraz, kiedy mówiono o tym, że podobno Ciechanowska została przetransportowana do Wilna za zgodą Amerykanów i ma być to taki deal, że ponieważ E, Łukaszenko jakby no, nie represjonuje Ciechanowskiej, to za to nie będzie sankcji dla e, Łukaszenki. Szczerze mówiąc, uważam takie spekulacje za przedwczesne, nieuzasadnione, ale przede wszystkim na obecnym etapie za nieodpowiedzialne. Bo Białoruś jest krajem, który, co prawda bez porównania mniejszym od y, Ukrainy, jednak ze swoją podświadomością. Ktoś, kto myśli, że cała polityka światowa odbywa się ponad głowami społeczeństwa, że Amerykanie mogą się umówić z, z Łukaszenką, Łukaszenko może się umówić z Putinem, rząd y, w Wilnie może się z kim, jeszcze kimś umówić. A nie interesuje nas to, co dzieje się na samej Białorusi w tej chwili, kiedy te wydarzenia są tak dramatyczne. To nie jest dobry komentarz. Trafiony komentarz. Mnie to bardzo przypomina sposób, na który narzekają Polacy, kiedy mówili bardzo często, że to, co się dzieje w Polsce, nie obchodzi zachodu i ponad głowami polskiego społeczeństwa dzieje się jauta. I tak dalej, i tak dalej. Uważam, że polscy komentatorzy nie powinni tak rozumieć tego, co się dzisiaj wydarza. Głównym problemem jest zagadnienie wolności, ale to też jest pewien pragmatyzm, bo ostatecznie to społeczeństwa w ogromnym stopniu decydują o sobie. No i w tych komentarzach na temat Białorusi jest jeszcze jeden problem, a mianowicie Białoruś, sprawa polska. W oczywisty sposób jest to nasz sąsiad i je, powinniśmy się zastanowić, jak to wpływa na polską sytuację. Ale pytanie, na ile polska polityka może się profilować dzięki sprawie białoruskiej, jest chyba też wysoce niewłaściwe. Polski rząd zareagował w gruncie rzeczy tak, jak można by oczekiwać, a mianowicie poparł. Te dążenia wolnościowe. Z drugiej strony okazało się jednak, że polska polityka zagraniczna obecnie jest sparaliżowana. Odpowiedź na oskarżenia wobec Łukaszenki, oskarżenia rzucane z Warszawy, że łamie on konstytucję i praworządność, ta odpowiedź była bolesna. Czy ktoś, kto sam ma trudności z praworządnością, może zwracać uwagę innym? na łamanie tej praworządności? Czy ma prawo mobilizować opinię europejską w tej sprawie? Tym niemniej uważam, że rząd polski postąpił tak, jak powinien postąpić. Ujawniły się trudności polityki zagranicznej i jej ograniczenia. Natomiast nie powinniśmy argumentować w taki sposób, e, to jest okazja, żeby się okazać, ważnym, żeby okazać się jakimś szalenie istotnym podmiotem w polityce europejskiej, światowej, zasiadać przy jakichś stolikach negocjacji. Chyba przede wszystkim trzeba się zastanowić, jak polska polityka, ta oficjalna i ta nieoficjalna ze strony rządu i opozycji, może pomóc tym ludziom, którzy tam są, którzy być może zechcą stamtąd uciekać. No i skoro padło słowo uciekać, Ciechanowska jest w tej chwili, a więc przywódca tej wspaniałej kampanii wyborczej, jest w tej chwili na Litwie. Niektórzy zaczęli ją oskarżać o zdradę. Ja uważam, że to jest absolutnie nieludzkie. Ta dzielna kobieta, która nie, nie jest i nie deklarowała, że chce być politykiem, zrobiła coś fantastycznego. Każdy ma swoją miarę wytrzymałości. Ona niczego nie zdradziła. Ona coś stworzyła. Nie można powiedzieć, że demonstrujący na Białorusi zostali bez przywództwa, ponieważ Ciechanowska wyjechała na Litwę. Jej należy się przede wszystkim szacunek. I ci, którzy chcą komentować te wydarzenia na Białorusi w kategoriach zdrady Ciechanowskiej, jakiejś polityki partyjnej, nic jak mi się wydaje, z tamtej sytuacji nie rozumieją. Jeszcze raz wróćmy do meritum. Jest to proces narodotwórczy, niezwykle spontaniczny i niezwykle ciekawy. Jeżeli chcemy pomóc Białorusinom, to dzisiaj powinniśmy się przygotować na to, żeby pomagać tym represjonowanym, tym, którzy stamtąd uciekną wobec zagrożeń i prześladowań. Nie mówić, że cokolwiek zdradzili, ale pomóc im zorganizować ośrodki emigracyjne. A z drugiej strony trzeba wiedzieć o tym kraju znacznie więcej, ponieważ w polskiej świadomości Białoruś prawie nie istnieje. Ile dat z historii tego kraju znamy? Jak wyobrażamy sobie jego historię, opowieść białorusinów o, o własnej przeszłości, o własnej kulturze? To są nasi sąsiedzi. Będziemy im pomagać, jeżeli będziemy o nich mogli wiedzieć więcej, jako Polacy będziemy mogli opowiadać o Białorusi również innym Europejczykom. Jest pilna potrzeba, żeby się interesować Białorusią. Przede wszystkim tym, co dzieje się teraz, ale również tym, co było w przeszłości, co jest kulturą i podmiotowością tego kraju, a również... Mądrych rozważań, jak, co może spotkać Białoruś w przyszłości. I jestem przekonany, że ten proces narodotwórczy będzie tam trwał dalej.